Użytkownicy nazywają go smurfem, dziennikarze najtańszym Chińczykiem, rywale problemem. Dla mnie natomiast MG ZS stanowi pewnego rodzaju nadzieję. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. 2 tygodnie temu testowałem MG HSA, to był pierwszy chiński samochód na kanale i odnosiłem go wtedy trochę do Dacia Duster. I wielu z Was napisało wtedy, ej, ale do Dustera to powinieneś odnosić MG ZS-a, a nie HSA. Ja się z tym oczywiście zgadzam, ale moje odniesienie czy porównanie było pod kątem cenowym. Natomiast oczywiście pod kątem wielkości i segmentu, do tego jakże popularnego u nas samochodu, powinniśmy odnieść ZS-a, którym aktualnie mam przyjemność jechać. Chociaż w sumie czy przyjemność to się zaraz okaże, ale jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim CarVertical, który z kodem AUTOMOTO przygotował dla moich widzów 20% zniżki na raport dotyczący używanego samochodu, którym jesteście potencjalnie zainteresowani. Czego dowiecie się z takiego raportu? Ano na przykład tego, że samochód, który w listopadzie prezentował się przepięknie, kilka miesięcy wcześniej miał naprawdę niezłego dzwona. Ponadto sprawdzicie, czy jakiś cwaniak nie bawił się licznikiem takiego samochodu. Potwierdzicie, czy zgadza się specyfikacja. Sprawdzicie historię sprzedaży i rejestracji, a do tego wiele innych rzeczy i pamiętajcie, że z kodem AUTOMOTO macie 20% zniżki. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem i zacznijmy sobie od tego, co na papierze, a w tym przypadku jest to szczególnie istotne, bo wpływa na zaskakująco dużą ilość elementów. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu 4-cylindrowy, wolno ssący silnik o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 106 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 141 Nm. Samochód w prezentowanej specyfikacji rozpędzi się do 175 km/h, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,9 sekundy. Ok, to są podstawowe cyferki dotyczące tego egzemplarza, a teraz zobaczcie, jakie my w ogóle mamy opcje, konfigurując nowego ZS-a. I co ciekawe, jest to model, w którym wybrane elementy wyposażenia w dużym stopniu zależą od jednostki silnikowej, na jaką się zdecydujecie. Przykładowo, jeśli chcielibyście 1.5 wyższej wersji Exclusive, to nie będziecie mieć tutaj monitorowania martwego pola czy kamery 360, bo te dostępne są tylko z silnikiem 1.0. Idźmy dalej, bo testuję przecież najwyższą wersję z silnikiem 1.5 i nie mam tutaj dostępu bezkluczykowego, elektrycznej regulacji fotela, czy nawet ogrzewania przednich foteli. Podobnie nie znajdziemy tutaj panoramicznego szyberdachu, bo te elementy dostępne są tylko z silnikiem 1.0, także naprawdę zwróćcie na to uwagę. No i jak widzicie, jest to raczej ciekawostka i coś niespotykanego w samochodach, że biorąc taki silnik to możemy mieć to, biorąc taki silnik to nie możemy mieć tego, no ale taka jest sytuacja i mówię o tym po to i po to to podkreślam, abyście byli tego w pełni świadomi, decydując się na ten samochód, żeby po prostu potem nie było jakiegoś problemu, że nie macie na przykład podgrzewania foteli i tak dalej. Dopasujcie to do siebie, zastanówcie się nad tym wcześniej, zanim pójdziecie do salonu, żeby potem nie było lipy. Dobra, a teraz trochę odnośnie tylnej części samochodu. Otwieramy bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 448 litrów i jak na tę kategorię samochodów to jest naprawdę godna wartość. Gdyby ktoś nie zauważył tych litrów na pierwszy rzut oka, to pamiętajcie, że możemy tutaj podnieść podłogę i przestrzeń, którą tam znajdziemy, jest naprawdę duża. Jestem też w stanie się założyć, że całkiem sporo osób zobaczyło przed chwilą w tym miejscu swój nowy zbiornik LPG. Dobra, także wiemy już, że z bagażnikiem jest godnie. Pytanie jak z miejscem na kanapie, także wskakujemy w to miejsce. Dla formalności przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i miejsca mam tutaj naprawdę bardzo dużo. I mówię zarówno o przestrzeni przed kolanami, jak też na stopy. Tutaj to w zasadzie przyznam, że chyba nie pamiętam samochodu, w którym na stopy tej przestrzeni miałem tak dużo. To się może teoretycznie wydać śmieszne, ale ja wspominam o tym po to, bo zdarzało mi się jeździć samochodami, do których wsiadłem z tyłu i miałem ściśnięte stopy. Niewygodnie mi się siedziało, a tutaj na pewno taka sytuacja miejsca miała nie będzie. No i myślę, że czysto dla formalności przestrzeń nad głową, która jest tutaj od groma. No i jeszcze Grzesiek, 192 cm wzrostu, siedzi za mną i też się tutaj zmieścił. Mówimy o miejscu na nogi i mówimy o miejscu nad głową, także zobaczcie, gość 192 cm, a to nie jest żaden duży SUV. I myślę, że to naprawdę mówi dużo o przestrzeni, jaką oferuje MG ZS. Także myślę, że tył mamy załatwiony, przeskakujemy do przodu. No i tak, nie będę oczywiście robił porównania do Dacii odnośnie każdego elementu, bo to nie jest test porównawczy, ale muszę to odnieść, bo jestem pewny, że bardzo wiele osób zastanawia się, Duster czy ZS. Dlatego powiem, że te materiały, gdzie byście ich nie dotknęli, czy na górze, czy na dole, czy jeszcze niżej, są w porównaniu do Dustera zdecydowanie przyjemniejsze. Pamiętajcie tylko, że ja mówię o obecnej generacji Dustera, która ma już wiele lat, a za chwilę do salonów wjedzie nowa, więc porównamy sobie wtedy. Na ten moment mówię jeszcze o obecnej generacji Dacia Duster. Ale jakby nie było, już nawet nie odnosząc do Dacii, to naprawdę jest coś, czego tutaj jestem przekonany, że wielu z Was się nie spodziewa. To jest miękkie, to w ogóle nie skrzypi, to jest dobrze spasowane. Inaczej, o tym to się pewnie przekonamy za 3-4 lata, ale ten pierwszy kontakt, tak jak tutaj siedzimy, no ten samochód ma 5000 km przejechane, ale wiele samochodów, szczególnie prasowych, 5000 i sporo elementów skrzypi, sporo elementów źle wygląda, jak na przykład skóra na fotelach, czy powiedzmy skóra. A tutaj pod tym względem, i pamiętajcie, o jakim segmencie mówimy, jest naprawdę bardzo dobrze. Jestem przekonany, że ten pierwszy kontakt po wejściu do samochodu w salonie, czy na jeździe testowej, a to jest bardzo ważne, wielu z nas kupuje samochód oczami i wielu z nas kupi ten samochód właśnie oczami. Bo na to wszystko naprawdę przyjemnie się patrzy, przyjemnie się tego dotyka, przyjemnie się z tego korzysta, chociaż tutaj oczywiście musi znaleźć się jakaś gwiazdka. I może w sumie nie przedłużajmy i przejdźmy do tego, bo na pewno wielu z Was, zastanawiając się nad chińskim samochodem, chce znać jego wady, a nie same zalety. No to tak, co prawda mamy tutaj parę przycisków i możemy nimi obsługiwać klimatyzację i pewnie ci z Was, którzy oglądają mój kanał, pomyślą, że za chwilę ten samochód w tym aspekcie pochwalę. No ale nie za bardzo, bo co prawda tutaj te przyciski są, ale one po pierwsze są tak wolne. Jedziesz, naciskasz sobie na przykład zwiększenie temperatury i zanim to się wszystko zrobi, raz działa szybciej, raz działa wolniej, ale na przykład zmieniamy dmuchawę, zanim ten nawiew się zwiększy, oczywiście to są jakieś tam sekundy, ale czasem masz wrażenie, że nacisnąłeś i nie wiesz, czy ten przycisk zadziałał. Po drugie, jedziecie sobie, na przykład korzystacie z mapy. Jedziecie, zmieniacie temperaturę i znika mapa, bo pojawia się informacja o stopniach czy tam sile nadmuchu. Trochę to jest dziwne, szczególnie jak jesteście nieprzyzwyczajeni do tego samochodu i jesteście w jakimś obcym miejscu. Jedziecie, zmienicie temperaturę i nagle nie wiecie, gdzie macie skręcić, jeśli to akurat był ten moment. Nie wiem w sumie, po co to jest też tak rozwiązane, no i też dodam, że żeby włączyć taki ekran obsługi klimatyzacji, to trzeba nacisnąć tutaj przycisk on-off. No nie wiem, mnie on-off to się kojarzy z włączeniem i wyłączeniem czegoś. No ale tak się uruchamia menu klimatyzacji i żeby włączyć klimatyzację, no to ten mały przycisk, on też nie zawsze działa, tak samo te kierunki nawiewu. Podsumowując, obsługa klimatyzacji w tym samochodzie, klimatyzacji manualnej, jest taka sobie. Ale nie chodzi tutaj oczywiście o samą klimatyzację. Cały ten tablet i multimedia to jest, w moim odczuciu, zdecydowanie najsłabszy punkt ZS-a. I chociaż na plus, że mamy tutaj Android Auto i Apple CarPlay, Android Auto działa, ale przy wykorzystaniu kabla. CarPlay jest podobno bezprzewodowy, nie korzystałem, no bo nie miałem akurat iPhone'a, ale to oczywiście dobrze, że takie funkcje tutaj są, przy czym nawet włączenie tego Android Auto. Powiem Wam tak, ja się staram jeździć zawsze właśnie na Android Auto. I to tutaj raz mi się włączy samo, raz mi się nie włączy, raz się podświetli ikonka Android Auto, klikam, nie działa. Raz wchodzę, klikam, paruje się to od razu w pół sekundy i jest ok. Nie ma na to po prostu żadnej reguły, a przynajmniej ja takiej reguły nie znalazłem, czy też nie zauważyłem. I tak naprawdę cała obsługa tego tabletu jest średnio przyjemna. Tu właśnie chodzi o tę haptykę, o to, że on raz zadziała, czy jakaś funkcja, którą klikniecie. Raz działa, raz nie działa. Raz trzeba klikać 15 razy, innym razem wystarczy dotknąć ten przycisk raz. Do tego te zawiechy, które czasem są na tyle długie, że ja... Nawet nie chodzi o to, że muszę zaczekać. Tylko ja w coś kliknąłem i nie wiem, czy to zadziałało. Czy ja mam nacisnąć drugi raz, czy mogę się skupić na jeździe, bo to się zaraz włączy, czy wyłączy. Tablet jest naprawdę bardzo, bardzo średni i jeśli to udałoby się poprawić, to naprawdę zniknęłaby w tym samochodzie bardzo duża wada. Co mam konkretnie na myśli? Gdyby to się udało naprawić softem, a nie nowym tabletem w nowej generacji MG ZS-a. Mam nadzieję, że to można zrobić softem. Zobaczymy. Ale lećmy dalej do kolejnych aspektów. Fajnie, że mamy tutaj dwa USB i też dwa USB z tyłu. Co prawda nie mamy tam kratki nawiewu od klimatyzacji, a ta pewnie przydałaby się bardziej, chociaż w sumie nie wiem, bo USB z tyłu naprawdę dzisiaj to jest ważny aspekt. I też jeśli dla kogoś ważnym aspektem jest z tyłu podłokietnik, no to tutaj go nie ma. Zegary. W mojej wersji one są cyfrowe, one są dość proste, ja się tutaj raczej szybko odnalazłem. Nie powiem oczywiście, że to są najpiękniejsze zegary na świecie, ale są praktyczne, a to też jest bardzo istotne. Natomiast czy praktyczne są też fotele? To jest sztuczna skóra, która na ten moment wygląda bardzo dobrze, chociaż nie wiem, czy jest sens oceniać fotel po 5000 km, ale naprawdę te fotele wyglądają bardzo dobrze. I co oczywiście ważniejsze, bardzo wygodnie się w nich siedzi. Myślę, że jasnym jest to, że nie ma tutaj za bardzo podparcia bocznego, ale podparcie boczne w tym samochodzie jest potrzebne jak mnie, nie wiem, buty do baletu. I może przejdźmy do tego, znaczy nie do mojego baletu, nie wyobrażajcie sobie tego, tylko do silnika i do dynamiki MG ZS. Bo powiem Wam tak, nie pamiętam, kiedy ostatnio jeździłem tak wolnym samochodem, ale jednocześnie zaznaczę od razu, że to wcale nie jest wada. Tak jak to, co powiedziałem o tablecie, to jest wada, bo tablet powinien działać inaczej, powinien działać szybciej i tak dalej. Tak, silnik nie jest wadą. Ten silnik jest Waszym wyborem i musicie być w pełni świadomi, jeśli chcecie kupić ZS-a z silnikiem 1.5, jak ten silnik jeździ. Pamiętajcie przede wszystkim, że to jest silnik wolnossący. Bardzo wiele z nas, a pewnie większość, jest przyzwyczajona do jazdy z silnikami turbo. Nawet jeśli to jest 1.0, nawet jeśli mamy tam 3 cylindry, to jednak mamy turbo. I ja to bardzo często widziałem pracując w Mazdzie. Tam co prawda były 2 litry i te silniki były szybsze, ale wielu z nas spodziewa się, że dotkniemy gazu i od razu ten samochód pojedzie. Tak się w silnikach wolnossących nie dzieje, to jest raz. Dwa, mamy tutaj troszkę ponad 100 koni. I może żeby tego tematu nie rozciągać. Jak chcecie tym samochodem w miarę szybko ruszyć, jak chcecie pojeździć troszkę, może nie pojeździć dynamicznie, ale coś wyprzedzić i będziecie utrzymywać naprawdę wysokie obroty, to to da się zrobić. Ale jadąc, nie wiem, 60 na czwórce i wciskając gaz do dechy, nie dzieje się totalnie nic. Nawet wciskając ten gaz, jadąc 60 na trójce, też nie za dużo. Miejcie tego pełną świadomość. Naprawdę chciałbym ten aspekt bardzo podkreślić, żeby większość z Was nie zraziła się po wejściu do ZS-a z silnikiem 1.5 i przejechaniu pierwszych 200 metrów. To jest jednostka wolnossąca. Za każdym razem, jak będziecie chcieli wykrzesać z niej trochę dynamiki, to po prostu musicie dbać o to, żeby były wysokie obroty i niski bieg. Inaczej tym samochodem, nawet nie chcę używać słowa, że dynamicznie jeździć nie można, ale ciężko jest jeździć nawet normalnie. Trzeba wkręcać się na obroty i naprawdę proszę, pamiętajcie o tym, idąc na jazdę testową. Przy czym też bądźmy szczerzy, tutaj cudów nie ma. Ten samochód ma 11 sekund do setki, ale odczuciowo dla mnie to jest 13 albo 14. Mówię o takiej normalnej jeździe. I mówię oczywiście o silniku 1.5, bo z 1.0 nie jeździłem. Ten samochód sprawia wrażenie bardzo, bardzo, bardzo powolnego samochodu i jeśli macie jakieś tam ambicje dynamiki, no to ja miałbym tutaj pewne obawy. To jest samochód w tej wersji dla bardzo spokojnych kierowców, po prostu. Dlatego tego silnika nie wymieniam jako wadę, tylko po prostu jako cechę tego modelu. I decydując się na niego, musicie mieć tego pełną świadomość. No i spalanie. Moje wyniki w Warszawie oscylują wokół 8-9 litrów, w zależności o której godzinie wybiorę się, aby pojeździć, czyli krótko mówiąc, w zależności od korków, ale będzie to bliżej 9 litrów, przynajmniej tak wychodziło u mnie. Dawałem tutaj radę spalać w okolicy 7,5 litra, ale to była taka jazda w sobotę rano, gdzie w zasadzie jest pusto na ulicach, więc takich wyników bym się tutaj spodziewał w mieście, a to chyba jest samochód do miasta. Natomiast wyjeżdżając poza to miasto, jadąc do 90 na godzinę, jakieś 6,5 mi się udawało, ale ekspresówka 7,5, autostrada to raczej wyniki bliżej 8,5 litra. Także coś takiego wychodziło tutaj przynajmniej u mnie. No i słowo odnośnie wyciszenia. Ten samochód jest dobrze wyciszony do jakichś 80 km na godzinę, czyli jeżdżąc po mieście jest naprawdę ok, ale wszystkie prędkości 90, 100 i tak dalej, setny raz to powiem, ale może po prostu też to sprawdźcie sami, bo może ja mam inne wymagania, ale dla mnie powyżej 100 jest tutaj już dość głośno. I też czemu, bo tutaj jest jeszcze jeden faktor, że tak go nazwę, czyli skrzynia. To jest skrzynia 5-biegowa i chyba tutaj jest całe clou programu. Do samego działania tej skrzyni, do obsługi, ja się w ogóle nie mogę doczepić. Ta skrzynia nie haczy, przynajmniej mi się to nie zdarzało. Nie ma tu żadnego kangurowania i tak dalej, więc to wszystko zrobione jest dobrze. Jak na ten segment samochodu, to jest naprawdę przyjemna skrzynia. Ale przez to, że mamy tutaj 5 biegów, jakby to Wam powiedzieć, przez to, że mam manual, co dzisiaj zdarza się bardzo rzadko w samochodach prasowych, bardziej wsłuchuję się w silnik. I dla mnie, jadąc 80-90 na godzinę, ja mam taki automat, że chcę przełączyć na szóstkę. Dla mnie ten silnik już powinien mieć mniejsze obroty w takiej sytuacji, a zamiast szóstki wrzuciłbym wsteczny, więc myślę, że wadą skrzyni nie jest jej obsługa, nie jest jej działanie, nic tutaj nie haczy, tak jak powiedziałem, ale ten szósty bieg zdecydowanie by się przydał, bo też byłoby tutaj chociaż trochę ciszej. I jeszcze jedna rzecz, bo może nie wszyscy wiedzą. Jeśli chcielibyśmy MG ZS wybaczyć jakieś wady albo jakieś wady wytłumaczyć, to pamiętajcie, że to, że MG ZS zadebiutowało na naszym rynku w zasadzie przed chwilą, to nie znaczy, że to jest nowy samochód, bo ten samochód na przykład na rynku chińskim zadebiutował już w 2017 roku. Także to nie jest żadna nowa konstrukcja i bierzmy to też pod uwagę. O samym prowadzeniu chyba nie ma za bardzo sensu się rozwodzić. No ten samochód po prostu sobie jeździ, chociaż jak uświadomicie sobie i przestawicie sobie w głowie, że ta jazda ma być bardzo spokojna, to samo prowadzenie potrafi nawet dać troszkę radości. Może też przez to, że ten samochód nie jest przesadnie miękki i ja takie zawieszenia lubię i to może sprawdźcie. Bo może oczekujecie od wolnego samochodu bardzo miękkiego zawieszenia. No to też nie ten adres. No ale może, żeby sprawdzić, czy to w ogóle może być adres dla Was, zadajmy w końcu to pytanie i sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. MG ZS z silnikiem 1.5 występuje w dwóch wersjach wyposażeniowych. Pierwsza Excite to koszt 79 800 zł, natomiast na wersję Exclusive musicie przygotować 86 200 zł. Wspomnę też, że przeglądów dokonujemy co 12 miesięcy lub nietypowo co 24 tysiące km, w zależności co nastąpi pierwsze. No i jak widzicie, za te pieniądze Dustera da się kupić, ale to będzie Duster totalnie goły. Ten samochód może nie będzie wyposażony fantastycznie, szczególnie jak weźmiecie silnik 1.5, w którym wielu rzeczy mieć nie można, ale jednak będzie miał na pokładzie dużo więcej elementów, co będzie miał jeszcze wygląd, bo o tym nie powiedziałem. Wygląd to oczywiście aspekt bardzo indywidualny i tutaj możemy się różnić, ale moim zdaniem w tej klasie za te pieniądze to co oferuje MG pod kątem designu, to jest naprawdę sztos. Ten samochód z zewnątrz czy też wewnątrz kompletnie nie wygląda na jakiś biedowóz. Powiem więcej, szczególnie w tym smerfowym kolorze on się bardzo rzuca w oczy. Wierzcie mi, że 7 na 10 osób odwraca się za tym samochodem na ulicy. Chociaż nie wiem w sumie, czy to wynika z jego designu, koloru, czy raczej z tego, że nie wiedzą, co to jest. I po prostu ciekawość, ale naprawdę ten samochód, szczególnie jak na segment cenowy, wygląda bardzo atrakcyjnie, przynajmniej moim zdaniem. No i dobra, żeby nie przedłużać, takie podsumowanie. Zastanawiałem się ostatnio nad chińskimi samochodami na polskim rynku. Co się z nimi stanie, co się stanie z innymi samochodami. I moje przemyślenia są takie. Bardzo dużo będzie zależało w tej chwili od, po pierwsze, rozwinięcia sieci sprzedaży i sieci serwisów, bo nie każdy mieszka w dużym mieście, bo samo kupienie samochodu i nawet pojechanie 300 km to nie jest problem. No ale potem dochodzi serwis. I właśnie, jak będą działały serwisy? Czy będą do tego części? I przede wszystkim, jakie będą opinie użytkowników i krótko mówiąc, czy te samochody nie będą się psuły. Chociaż mamy tutaj 7 lat gwarancji ograniczone przebiegiem 150 tysięcy, no ale jednak ta awaryjność, czy raczej bezawaryjność będzie bardzo ważna. I ostatni aspekt, na który ja bardzo liczę i to, co powiedziałem odnośnie nadziei. Co się stanie z cenami samochodów na rynku? Bardzo bym chciał, chociaż może to jest naiwność z mojej strony, aby to zadziałało w ten sposób, że po prostu inne marki będą musiały obniżyć ceny. Gorzej, jeśli w chińskich markach będzie na razie taniej, a jak już zdobędą klientów, to wtedy te ceny do rywali się już mocno zbliżą. Oby nie. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat, czy jeździliście już jakimś chińskim samochodem i jakie są Wasze wrażenia, a może taki samochód zamówiliście, bo już bardzo wiele takich osób się pod poprzednim testem odezwało. Dajcie znać, czy zamówiliście, jeśli tak, to dlaczego i czy już odebraliście i jakie są Wasze wrażenia po odbiorze, już takie wrażenia praktyczne. Czekam na Wasze komentarze, jak zawsze poproszę o odrobinę wsparcia, czyli po prostu ocenienie tego materiału. Jak się podobało, to łapa do góry, jak się nie podobało, to łapa do dołu. Wiecie, jak działa YouTube. To się po prostu bardzo przydaje, dlatego o to proszę. Jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!